modlitewniku zrobiliśmy zaraz uginanie ze sztangą łamaną. Jest to już drugie ćwiczenie. Biceps już jest dogrzany po ćwiczeniu takim typowo wyizolowanym, jakim jest modlitewnik. Przeszliśmy do ćwiczenia bardziej masowego, gdzie już ten biceps jest rozgrzany. Tak samo zrobiliśmy 2-3 serie. Pierwsze takie wprowadzające, a ta ostatnia taka seria robocza. Taka już na maksa do końca. Uważam, że to jest bardzo dobre ćwiczenie masowe i powinno być zamieniane z treningu na trening. Raz sztanga łamana, raz prosta, ale trzeba je wprowadzać. Od czasu do czasu zamiennie robię też trening z hantlami. Następne ćwiczenie, jakie wykonaliśmy na biceps, było to ćwiczenie
na linkach, pojedynczo na rękę. Uważam, że to ćwiczenie niesamowicie poprawia szczyt bicepsu i trzeba je wykonywać. Ze względu, że jest tutaj tylko wyciąg z jednej strony, to wykonywaliśmy je na zmianę, po prostu raz na lewą, raz na prawą rękę. Że biceps już jest już dość mocno zmęczony, jest małą partią, wystarczyły nam dwie serie. Pierwsza po prostu taka wprowadzająca, a druga seria robocza. Zaraz po całym treningu bicepsu przeszliśmy, mówię, do treningu tricepsów. I teraz już myślę, że Andrzej coś tu powie na ten temat.